Konserwacja i restauracja ceramicznej dekoracji ścian w gabinecie farfurowym pałacu w Wilanowie. Pomieszczenie o ścianach w całości wyłożonych ceramicznymi biało-niebieskimi płytkami połyskującymi we wpadającym przez okno świetle. Gabinet farfurowy wywodzi swoją nazwę od staropolskiego słowa farfura, czyli fajans. Stoi go bez mała 2000 płytek wykonanych w XVII-wiecznej Holandii. Dekorowane są rysunkami kobaltowymi przedstawiającymi sceny rodzajowe, biblijne, pejzaże, jeźdźców, stwory morskie. Wyróżniają się panele z kwiatami, których jest 122, a każdy składa się z 12 płytek. Gabinet farfurowy poddany był na przestrzeni wieków różnym zmianom. Niemniej jednak dekoracja ceramiczna w dużej mierze zachowała swój pierwotny charakter. Ostatnie prace konserwatorskie przeprowadzono w 1963 roku. Obecnie prowadzone prace obejmowały bardzo szeroki zakres działań konserwatorskich. Poprzedziły je szczegółowe badania dotyczące stanu zachowania i budowy technologicznej zabytkowej okładziny ceramicznej. W wielu miejscach zauważono tendencję do odspajania się płytek ceramicznych. Konieczne okazało się zdemontowanie ponad 250. Mężczyzna delikatnie podważa kafelek cienką szpachelką. Ostrożnie drąży narzędziem w fudze. Fajansowa płytka przedstawia podobiznę wysokiego szlachcica i drugiego niższego mężczyzny, być może jego sługi. Postaci są ujęte w złoty okrąg. Płytka jest pęknięta na pół, ma odłamany róg. Mężczyzna ostrożnie demontuje fragment uszkodzonej płytki. Prezentuje dwie części płytki, odsuwa je, a potem przykłada do siebie. Na ścianie pozostaje puste miejsce po usuniętych kafelkach. Za pomocą dwuta i małego młotka mężczyzna skuwa ze ściany resztki starej zaprawy. Małą szpatułką usuwa zaschniętą białą zaprawę z odwrocia płytki. Dwie kobiety w białych rękawiczkach polerują rewersy płytek. Na zdemontowanych płytkach znaleziono z tyłu dawne oznaczenia, będące wskazówką dla prawidłowego ich montażu na ścianę. Odkryto także znaki mogące wskazywać na manufaktury, w których powstały. Są one przedmiotem dalszych badań historycznych. Na ścianach gabinetu przedstawienia stylizowanych wazonów z kwiatami oddzielone są w pionie rzędami pojedynczych płytek ze scenkami rodzajowymi. Po usuniętych kafelkach pozostała chropowata, nierównomierna powierzchnia starej zaprawy. Przeprowadzono zabiegi wzmacniające zaprawę wapienną, przy pomocy której osadzono flizy na ścianie. Wykonano w tym celu iniekcję, wykorzystując wąskie przestrzenie spoin między poszczególnymi płytkami. Kobiety wstrzykują preparat wzmacniający w szczeliny między płytkami. Płytki są czyszczone myjką parową. Na schemacie dekoracji ściany gabinetu ktoś zaznacza usunięte fragmenty płytek. Wiele fliz wymagało wymiany starych rekonstrukcji. Te przewieziono do pracowni konserwatorskiej, gdzie przeprowadzono pełne zabiegi restauratorskie, łącznie z rekonstrukcją warstwy szkliwa przy użyciu żywic syntetycznych. Na stole leżą rzędy uszkodzonych płytek. Kobieta trzyma w dłoni patyczek zakończony wacikiem. Delikatnie pociera nim po powierzchni pękniętego kafelka z przodu i z tyłu płytki. Drobną szpatułką oczyszcza płytkę z brakującym fragmentem szkliwa. Uzupełnia pęknięcia białą zaprawą. Już odrestaurowane płytki połyskują błękitem i złoceniami. Na niektórych widoczne są delikatne rysy po dawnych pęknięciach. Na stole stoją kolorowe buteleczki z farbami, obok narzędzia malarskie, pędzle, tubki, słoiczki z wodą. Na białej palecie mieni się rząd kropelek z różnokolorowych farb. Kobieta nabiera odrobinę niebieskiej farby i miesza ją z białą, tworząc jasnobłękitny kolor. Precyzyjnymi ruchami nakłada go na powierzchnię płytki. Cienkim pędzelkiem uzupełnia szczeliny i rysy na płytce białą farbą. Na stole leżą ułożone w równe rzędy płytki. Jedna z nich przedstawia jeźdźca na koniu, inna – scenę polowania. Jeszcze inne kafelki przedstawiają misterne motywy kwiatowe, mieniące się złoceniami. Puste miejsca po zdemontowanych kafelkach zostały już oczyszczone. Za pomocą szpachelki kobieta nakłada na nie grubą warstwę świeżej zaprawy klejowej. W
wkłada kafelek na miejsce, dociskając go do ściany delikatnymi uderzeniami pięści. Drobne ubytki uzupełniono już na miejscu. Wymianie poddano też prawie wszystkie spoiny ze względu na ich zły stan zachowania. Przeprowadzono też konserwację dekoracji pozłotniczej. Miejsca przetarć i niewielkich ubytków uzupełniono złotem w płatkach. Osobnym zagadnieniem konserwatorskim stało się wykonanie rekonstrukcji ubytków dekoracji ceramicznej gabinetu farfurowego w partiach pod oknami. Podjęto decyzję o wykonaniu kopii flis w ceramicznej technice majoliki, czyli takiej, jaką stosowano w warsztatach XVII-wiecznej Holandii. Dekorację płytek maluje się na surowym szkliwie farbą kobaltową, która uzyskuje ostateczny kolor dopiero po wypale. Wymaga to nie tylko zdolności manualnych, ale także wyobraźni technologicznej. Do wykonania kopii wybrano 11 motywów z przedstawieniami stworów morskich. Prace konserwatorskie i restauratorskie pozwolą zwiedzającym odkryć piękno unikatowej dekoracji ceramicznej ścian gabinetu farfurowego, wykonanej w czasach twórcy świetności pałacu w Wilanowie, króla Jana III Sobieskiego. Dla badaczy stały się już źródłem wielu ważnych informacji. Na tle płytek granatowy napis przedstawiający zespół konserwatorski pod kierownictwem doktora habilitowanego Jacka Martusewicza. Film Krzysztof Dubiel, Marek Dubiel. Muzyka Karim Martusewicz. Beżowe logo Keramejkos Jacek Martusewicz. Logo Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Czarny napis na białym tle. Prace konserwatorskie w gabinecie farfurowym zrealizowano dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.